Witam was wszystkich w takim pierwszym faktycznym odcinku Enduro Utwiny. Słuchajcie, kilka słów wyjaśnień, skąd, jak, dlaczego i po co w ogóle jest ta Enduro Utwina. Otóż jako osoba mocno propagująca Enduro Enduro, no muszę wam powiedzieć jedną smutną prawdę na ten temat. Słuchajcie, rower elektryczny, jeżdżąc nim jako na jedynym rowerze, nie jesteście w stanie utrzymać kondycji. Po prostu po dobrym zimowym przygotowaniu ta kondycja spada. I słuchajcie, zresztą robiłem już vlogi w zeszłym roku. Już zaczęło mi to tak świtać, że trzeba będzie jednak, kurczę, suplementować, że tak powiem, tą jazdę i uzupełniać ją na zwykłym rowerze. Dzisiaj będę chciał wam przedstawić faktyczny rower, na którym będę jeździł przez ten sezon. No i w ciągu tej niekrótkiej przejażdżki, czyli pętli Beskidzkiej. Ja oczywiście wiem, że porno kolarze troszkę ją okroję, się tam doczepią, że to nie taka trasa. Nieważne, nie o to w tym wszystkim chodzi. To opowiadam wam co nieco o tym rowerze. Na bieżąco będę wam relacjonował. Pętla Beskidzka. Blisko 900 metrów wysokości i zrobiło się naprawdę chłodno. Jak widać, powyżej 900 metrów jeszcze sporo białego. 9 z hakiem, 9200 kg z pedałami. To znajdziemy sobie spokojniejsze miejsce do pogadania, jak zjazd z Salmopolu. Zjazd Salmopolu, jak zwykle, bardzo fajny, jak na szosie oczywiście. Przechodzimy do ramy. Co tu mamy, jeżeli chodzi o ramę? Rama, jak i widelec, kompozyt węglowy. Geometria, słuchajcie, to co sprawia, że ten rower mi właśnie bardzo leży, to jest w ogóle rozmiar L-ka. To co sprawia, że ten rower mi leży, to on jest po prostu długi, no tak jak gravel, słuchajcie. 1046 mm baza kół, 425 mm tylny trójkąt, stack, reach, wysokie, długi zasięg, bardzo fajnie się na tym jeździ, bardzo wygodnie na zjazdach, on jest stabilny. 71 stopni kąt główki, jak na gravela, szosę, bardzo, jest to dosyć płaski kąt. Wszystko jest wykonane naprawdę bardzo fajnie, typowe dla graveli, słuchajcie, montowanie, możecie sobie zamontować błotniki z przodu, z tyłu. Tutaj jest montowanie, chyba na sakwy to będzie montowanie. Słuchajcie, tłumienie nierówności. Na szutrze naprawdę pochłania go, ponieważ już przejechałem troszkę na tym rowerze. Na szutrze ten rower pochłania nierówności bardzo dobrze. Ale mówiąc o amortyzowaniu, jakkolwiek można to nazwać w szosie amortyzacją, jednak pochłanianie, amortyzowanie tych wstrząsów tutaj jest taką troszkę większą całością. Słuchajcie, sztyca, o tym trzeba powiedzieć. Tu jest sztyca karbonowa i ona ma przekrój litery D. Nazywa się to diffuse dokładnie. I słuchajcie, ruch sztycy przód, tył do 12 mm, także naprawdę dużo. Dodatkowo kierownica, przejdziemy do kierownicy. Ona jest tutaj normalnie okrągła, tutaj jest lekko spłaszczona i ona również pochłania te nierówności, dlatego łącząc ramę, widelec,
sztyce i kierownicę w jedną całość, rower jest mega komfortowy. Górne prowadzenie. W ostrym terenie się naprawdę, no może się to przydać faktycznie, jeżeli ktoś chce tym naparzać na tych oponach. A, ważna rzecz, widzicie, kurczę, sorry, tak zbieram myśli. Ta rama, ona pomieści, jak już jesteśmy właśnie przy tym górnym prowadzeniu łańcucha, ona się może przydać właśnie dlatego, ponieważ ta rama, zobaczcie tutaj na prześwity, fabrycznie była z oponami 38 mm, jednak maksymalnie może ona pomieścić opony nawet do 45 mm. Jeszcze jedna bardzo fajna rzecz. Z dołu jest normalnie zabudowany plastikowy protektor, który chroni tą ramę z dołu. Nie wiem, jak się tutaj to siodło, czy tam przełęcz nazywa. Tak się nazywa. Przełęcz Kubalonka jest troszkę dalej. Ale nie będę tam jechał ze względu na to, że mam taki rower. Apex, tylna przerzutka Apex, z tyłu 11 biegów, największa koronka 42 zęby, najmniejsza 10, z przodu 40. Apex, straight kule, hydrauliczne oczywiście, modulacja bardzo dobra, hamujemy bez jakiejkolwiek prędkości, hamowanie jednym palcem, bez efektu łez w oczach, że tak powiem. Obręcze to są jakieś PX2 z Gianta. Nie rozkrwiajmy się tutaj nad tym. Tutaj były opony, nie pamiętam dokładnie nazwy. 38 mm szerokości z bieżnikiem, takim zwykłym bieżnikiem, jak ma nawet, jak ma górska opona. Słuchajcie, wymieniłem to na opony Fonda 32 mm. W słońcu będzie to lepiej widać. Zobaczcie sami. Tak to wygląda. Na szutrze zachowują się bardzo dobrze, bardzo fajnie tłumią poprzez. Myślałem, żeby dać 28, ale doradzono mi 32 i naprawdę sprawdza się to bardzo fajnie, bardzo dobrze. Jeszcze jedna rzecz mi się teraz przypomniała, właśnie po przejechaniu tego, no jakby nie było, na rower szosowy wymagającego terenu. Słuchajcie, opony są przygotowane do bezdętek. Klimacik tej drogi jest bezbłędny. Troszkę zmieniłem trasę, zamiast tam jechać z tej trasy. Jechałem żółtym szlakiem, stricte. Widzieliście, był szlak taki z prawdziwego prawie zdarzenia. Nasz taki śląska rąbanka, rower dał radę bez problemu. Teraz dojeżdżam pod stoki Złotego Gronia. No i kieruję się w kierunku Żywca, tak najogólniej mówiąc. Tak, musiałem uzupełnić kalorie, takie nie lubię, wiecie, wszystko jest pozamykane teraz i nie ma gdzie zjeść takiego prawdziwego obiadu. A gdzie jestem? Wiem, że tam jest Barania Góra. O, tu. A tu jest tak, Rastoka, Zaolzie, Kościanowice, Brzestowe. Tam jest Koniaków. Tak, słuchajcie, już
To miejsce na pewno rozpoznajecie. Wiadukt w Milówce. Jadę teraz tą Trójwieś, Milówka, Cisiec, Węgierska Górka. Normalnie drogą, omijam drogę rowerową, bo nie wiem co tam będzie. Muszę troszkę dystansu nadrobić, bo za 3 godziny zachód słońca, a mam jeszcze troszkę do przejechania. Zmieniam swoją trasę. Za niecałe 2 godziny zachodzi słońce i prawdopodobnie zmrok zastałby mnie gdzieś. Musiałbym jeszcze około 15 km zrobić, z czego jeden podjazd na straconkę. I chyba się ze mną zgodzicie, że nie chodzi o to, żeby pałować te kilometry bezmyślnie, a żeby się delektować tą drogą. I dlatego odpuszczam tą część Beskidu Małego z przełęczą kocierską i jadę tutaj właśnie Oczków, Kresna, Międzybrodzie Żywieckie, Straconka i Bielsko. To była bardzo dobra opcja. A może jeszcze się uda zdążyć na zachód słońca na Straconce. Cóż, sezon rozpoczęty. Pętla Beskidzka, klasyk Beskidu Śląskiego, szosowy zrobiony. To dobrze, że nie jechałem tego większego, tej większej pętli, ponieważ na pewno zastałby mnie zmrok, byłoby już to nieprzyjemne. Słuchajcie, idealnie się wstrzeliłem jeszcze z pół godziny do zachodu słońca. Podsumowanie roweru. Nie teraz. Jeszcze podziwiam sobie troszkę ten zachód słońca. I to chyba wszystko. Do następnego. Cześć.